Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz i Rafał. Audycja Gdzie dwóch lub trzech, witamy was po raz kolejny. Nagrywamy w listopadowy wieczór, więc witamy was. Na początek chcielibyśmy podzielić się z wami takimi, myślę, przemyśleniami. Takie poznanie mieliśmy przed programem, że właśnie ten program, on tworzy i buduje relacje między mną i Rafałem, którzy go tworzymy, ale przede wszystkim buduje on relacje między nami, obydwojga, a Bogiem. I to jest taki przekaz na początek dla was od nas, że ten program, fajnie, że modlicie się za siebie, że te komentarze się tam pojawiają o tym zapewnieniu o modlitwie, bo budujecie relacje między sobą i to jest super piękne. Ale ten program przede wszystkim jest po to, żebyśmy budowali relacje z naszym najlepszym Ojcem w niebie. I no i od tego myślę, że chcieliśmy zacząć, tak może trochę wyjątkowo, od razu od poznania, tak na pierwszy strzał, ale naprawdę czuję, że powinniśmy to powiedzieć. Tym bardziej, że było ono tuż przed wciśnięciem rekord. I też wierzę, że jest osoba, której sypie się małżeństwo, i tak jak Łukasz mówił o tej relacji, i wierzę, że Bóg kieruje te słowa do ciebie, gdy modlił się w ogrodzie, to powiedział, że już więcej nie będzie rozmawiał. I to jest taka zachęta też do ciebie, żebyś czasami po prostu ugryzła się w język i to wystarczy, żeby na nowo budować dobrą relację z mężem. I też tak jak Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej, że mówi te słowa na świecie, żeby wypowiadać też te błogosławieństwa w kierunku męża właśnie na świecie. Czasami zepsutym, czasami nasączonym kłamstwem, iluzją. Coś nam się wydaje, że jest złe, ale tak naprawdę mamy władzę i moc od naszego Pana Jezusa nad tym, żeby panować. Dlatego przychodzimy do świadectw, żeby zaświadczyć, że nasz Bóg jest żywy. Tak jest. I działa na świecie. Działa na świecie. Tak jest. Dobrze, to pierwsze świadectwo mamy od pani Izy. Szczęść Boże, ponieważ oglądam was bardzo często, zarówno Dotyk Boga, jak i Gdzie dwóch lub trzech oraz Marcina Zielińskiego, nie pamiętam w którym odcinku, ale była mowa podczas modlitwy, aby nałożyć ręce na chore, bolące miejsce. Od 2 miesięcy nie mogłam uporać się z zapaleniem zatok, a co za tym idzie z notorycznym i codziennym bólem głowy. Ponieważ jestem w ciąży, aktualnie jest już 5. miesiąc, nie mogę brać różnych lekarstw, a przepisane przez lekarza nastraszyły mnie skutkami ubocznymi i różnymi wskazaniami do tego, aby ich nie brać podczas ciąży. Podczas wspomnianej modlitwy nałożyłam ręce na bolącą głowę i modliłam się. Po 2 dniach zorientowałam się, że ból głowy całkowicie minął, jak ręką odjął. Wiem i wierzę, że Pan Jezus uzdrowił moje chore zatoki. Dziękuję Ci, Panie, chwała Panu. I jeszcze jedno. Ponieważ jestem kobietą w średnim wieku, zbliżam się wielkimi krokami do 40 lat, musiałam wykonać badania prenatalne określające, czy dziecko ma m.in. zespół Downa. Bardzo się tym martwiłam, ponieważ dość często o tym się mówi. Przed wyjazdem na badania oglądałam program Gdzie dwóch lub trzech i bodajże w 2 odcinkach pod rząd było poznanie do kobiety w ciąży, aby nie martwiła się o swoje dziecko, że ono jest zdrowe i wszystko będzie w porządku. I takie oczywiście wyszły badania. Chwała Tobie, Panie Jezu. Pan Marcin. W jednym z odcinków poznajecie, że Bóg uzdrawia człowieka z bólem biodra. Byłem cały rozdygotany. Przyjmuję to uzdrowienie. Zrywam się z kanapy i nie czuję już bólu w prawym biodrze. Odszedł on całkowicie. W ramach uwielbienia wykonuję serię podskoków ze łzami w oczach. Jezus jest królem. Jezus działa w mediach. Jezus działa poza czasem. Rano poznanie, a wieczorem uzdrowienie. Dodam, że ciemnący ból w lewym biodrze po 2 miesiącach również ustąpił. Bóg zadziałał kompleksowo. Chwała Panu za to i za was, za to, co robi. MS. Jakiś czas temu składała tu świadectwo moja żona. Teraz czas na mnie. Chcę się podzielić tym, jak dobry Bóg troszczy się o nasze dzieci.
Na pewnym etapie życia bardzo się pogubiłem. Narobiłem mnóstwo długów, które do dziś obciążają nie tylko mnie, ale moją rodzinę. Bez wiary mojej kochanej żony na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Bóg wyzwolił mnie od emocjonalnych uwikłań, od nałogów pornografii, narkomanii, masturbacji. Moja żona, składając swoje świadectwo, prosiła również o zmianę pracy dla mnie. Wtedy spodziewaliśmy się drugiej córeczki, a ja pracowałem jako międzynarodowy kierowca i bywało tak, że nie było mnie w domu przez 5 tygodni. Dziś mam już pracę na miejscu, a Helenka, nasza druga córka, jest z nami już od lipca. Bóg uczy mnie przystawania na tym, co wystarczy. Kiedyś musiałem mieć wszystko, co najlepsze, najnowsze, najpiękniejsze, stąd między innymi te długi. Dziś nie mam nawet auta, ale za to jestem szczęśliwy. Ostatnie cudowne Boże działanie miało miejsce, gdy kończyły nam się środki finansowe. Zostały one odłożone pieniądze na podatek plus jakieś ostatnie pieniądze na jedzenie. I tu chylę czoła znów przed wiarą mojej żony. Gdy zaufała i większość tej kwoty, która została nam na przeżycie, ona wpłaciła na cel charytatywny, Fundację Katolicką. Na drugi dzień dostałem telefon, że na poczcie czeka na mnie przekaz pieniężny. Jakieś zapomniane ubezpieczenie. Było to około 100 razy więcej niż żona wpłaciła na fundację. 100-kroć więcej otrzymacie. To jest cytat w cudzysłowie. O tym, że wpłaciła na fundację, powiedziała mi dopiero dziś. Bóg jest wielki. Wspomnę tylko, że jak zmieniłem pracę, mieliśmy podobną sytuację. Bo wtedy też pojawiło się jakieś zapomniane ubezpieczenie, a była to kwota, dzięki której mogliśmy godnie przeżyć. Bogu chwała za to, co cały czas dla nas robi. I wiele jest jeszcze przed nami do zrobienia. Prosimy o modlitwę, abyśmy mogli znaleźć dobrą wspólnotę i wzrastać w Panu. Dziękuję za to świadectwo. Ja mam podobny. Tak, chwałą Ojca jest na pewno uczniostwo. Bóg, Ojciec doznaje chwały, kiedy owocujemy i kiedy przybywa nam uczniów. Jest piękna taka sytuacja, jak Piotr się pytał, święty Piotr się pytał Jezusa, nie? Wszystko dla Ciebie zostawiliśmy i co teraz? Dostaniecie 100-krotnie więcej w tym życiu i w życiu przyszłym. Co siejesz, to zbierasz. Zasialiście pieniądze. Następne świadectwo. Nalewajek, uzdrowienie z pornografii i masturbacji. Szczęść Boże, w październiku 2015 roku podczas oglądania jednego z dotyków Boga usłyszałem słowo poznania, że On właśnie uzdrawia mnie z pornografii i masturbacji. Teraz mijają 2 lata mojej zupełnej wolności. Chwała Panu. Jestem z Bytomia. W ostatnim programie Michał mówił, że mało osób chce dawać świadectwo przed kamerą. Jakby trzeba było, to jestem z Bogiem. Zapraszamy. Jak Ty będzie? Natalia, uzdrowienie kolana. Dziękuję Wam za filmy i głoszenie cudownych uzdrowień oraz wiary w Boga. Napotkałam się przypadkowo, chociaż nie ma przypadków, na Państwa stronę. Chciałam podziękować szczególnie za odcinek 86, w którym jest mowa o ustąpieniu bólu w lewym kolanie. 2 lata temu miałam zerwane wiązadła w lewym kolanie wraz z usunięciem części łękotki. Ból jednak nadal się pojawiał przy chodzeniu. W trakcie oglądania właściwego fragmentu tego odcinka dreszcz przeszedł przez całe ciało i ból minął. Nie ma go. Dziękuję. Holoponas. Ochrona od wymiotów. Zaczęło się od tego, że dziecko, którym się moja mama opiekuje, złapało jakiegoś wirusa, który powoduje mdłości, wymioty i problemy jelitowe. Z dziecka przeszło na rodziców, którzy zaczęli wymiotować, potem na drugiego syna, który też wymiotował, ale już krwią, i musiała po niego przyjechać karetka. Złapało wreszcie moją mamę i trochę się przestraszyłem, że uderzy to we mnie, ale zacząłem sobie mówić, że Jezus umarł za moje grzechy, choroby i za to, żebym nie wymiotował i że już nigdy więcej na nic nie zachoruję. Staram się w to wierzyć z całej siły. Też, że obmył mnie swoją świętą krwią i żaden wirus nie ma do mnie dostępu. Zadziałało. Co prawda miałem lekkie mdłości, ale powtarzałem sobie
podobne zdania i minęły. Również jak przyszła koleżanka mojej mamy, która powiedziała, że minie na pewno, że mnie na pewno też to spotka, odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. Jak zdarzał się temat tego wirusa u nas w domu, to ja mówiłem to samo. Co ciekawe, tydzień po sytuacji dowiedziałem się, że córka innej koleżanki mojej mamy wymiotowała i trzy inne osoby, które były u nas w domu. Wierzę też, że Jezus już mi nastawił zęby, bo mam dość dużą wadę zgryzu. Przynajmniej się staram, bo gdybym naprawdę w to wierzył, to byłoby proste, ale spokojne, dojdę do tego. Dziękuję Jezusowi za moje całkowite uzdrowienie i niech Bóg wam błogosławi. Piękne, piękne świadectwo wiary. Intencja? Mhm. Dobrze, przechodzimy do intencji. Pani Anna, proszę o modlitwę o uzdrowienie 7-letniego Tomka od alergii na gluten. Też proszę, by nie była potrzebna u niego operacja na pletka. Proszę o modlitwę za koleżankę Weronikę, która ma raka płuc. Proszę również o modlitwę za jej męża, który zachorował psychicznie, ponieważ boi się o los swojej żony. Wierzę, że Bóg wysłucha moich, naszych wspólnych próśb. Dziękuję, Ania z Czech. Jacek, proszę o modlitwę za Jadzie, która ma myśli samobójcze oraz dużą depresję ze względu na zakończenie związku, o uzdrowienie z nienawiści do swoich rodziców i o łaskę nawrócenia. Bóg zapłać. Użytkownik DO. Proszę o modlitwę za moją siostrę, o pomoc dla niej i dla nas. Katarzyna, proszę o modlitwę, abyśmy mogli wyjść chociaż z części długów. Wszystkie zarobki idą do banków i nie starcza na życie. Proszę również o modlitwę za mnie i mojego męża Tomasza, abyśmy mieli siły do pracy, życia, byśmy mieli spokojne życie w mocy Bożej. Małgorzata, proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego syna Łukasza z ciężkiej choroby nowotworowej. Jezu, ufam Tobie, w Twoich ranach jest uzdrowienie Łukasza. Amen. Ania X, proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia brata z agresji, braku przebaczenia oraz alkoholizmu i długów. O nowe życie dla niego. Brygida, jestem bezrobotna, nie mogę znaleźć pracy. Pomódźcie się za mnie. Może Was Bóg wysłucha. Nie mam już pomysłu, gdzie szukać. MS, proszę o modlitwę o zdanie bardzo trudnego egzaminu. Maniek, proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z nowotworu szpiku kostnego, tak zwanego MDS. Adela, proszę o modlitwę za uzdrowienie moich relacji małżeńskich, o zerwanie mojego małżonka z piciem piwa i grami komputerowymi. Jezu, ufam Tobie. Proszę o modlitwę za mojego brata Tomka, który ma chorobę górnych dróg oddechowych, o uzdrowienie z tej choroby. Jezu, ufam Tobie. Majka, proszę o modlitwę o budowanie mojej wiary. Jestem po nawróceniu. Jeszcze kilka dni temu potrafiłam otworzyć się na działanie Boga. Jego miłość to najpiękniejsze uczucie, jakie można doznać tu na ziemi. Dzisiaj jednak czuję ogromną pustkę i tęsknotę i nie wiem, co się dzieje. Proszę, powiedz, co mam robić, by budować wiarę i nie stracić kontaktu z Tobą. Małgorzatka, proszę o modlitwę za uzdrowienie mojego męża, mojego małżeństwa. Bóg na każdym kroku pokazuje mi, że warto czekać i że to jeszcze nie mój czas. Ale On cały czas działa. Jednak błagam o modlitwę, żeby nie zwlekał, bo jestem na skraju wytrzymałości. Błagam. Halina, bardzo proszę o modlitwę za moją mamę Irenę, o cud uzdrowienia. Ma ona ogromny problem z chodzeniem z powodu bólu koślawych nóg. Stan jej się pogłębia i lekarze mówią, że przestanie chodzić. Niech Bóg ją uzdrowi. Jezu, ufam Tobie. Iryna, proszę o modlitwę za mnie, o uwolnienie z depresji, bólów głowy, zawrotów głowy, bólów szyi. Boję się wychodzić z domu. O nawrócenie męża. Jestem z Białorusi i nie mam wspólnoty. Helena, proszę o modlitwę o uzdrowienie oka. Mam zaćmę na jednym oku. Mariola, proszę Was o modlitwę za moją synową po cesarskim cięciu niepodanej zastrzyku przeciwzakrzepowego. Zrobił się zakrzep i śledziona przestała pracować. Karmi maleństwo.
Lekarze bezradni, a ja proszę o modlitwę. Proszę, bo wiem, że Bóg wysłucha. Anna, proszę o modlitwę w intencji Bereniki, żony. Mamy 4 dzieci, o uzdrowienie z boleriozy i RZS. Choroby te powodują złe samopoczucie, wiele bólu i cierpienia na co dzień i konieczność zażywania wielu szkodliwych leków. Proszę też o modlitwę w intencji 6-letniej Grety, której wypadły wszystkie włosy, a nawet brwi i rzęsy. Lekarze nie wiedzą, co jej jest. Danuta, bardzo Was proszę o modlitwę za Bogusię, która ma guz w głowie. Jest tak umiejscowiony, że można go usunąć. Boże, wiemy, że to Ty możesz wszystko. Bądź wola Twoja. Amen. Wioleta, proszę z całego serca o modlitwę za moją mamę, która zmaga się z chorobą nowotworową jelita grubego. Chemia nie odniosła skutku. Na środku żołądka zrobił się guz, który dokucza w oddychaniu. Bóg zapłać za modlitwę i wstawiennictwo do Boga. Ines, proszę o modlitwę za Elę, u której zdiagnozowano około 5 ognisk nowotworowych, nieoperacyjnych w mózgu. Są to przerzuty raka piersi, który został w tym roku usunięty. Bardzo potrzebne wsparcie modlitewne jej i jej rodzinie. Aga, proszę o modlitwę za synka mojej koleżanki, Arka. Lekarze nie potrafią postawić trafnej diagnozy. Proszę, Boże, uzdrów małego i daj mądrość lekarzom. Wierzę. Bardzo proszę o modlitwę za Czarka, uzdrowienie z głuchoty. Bóg zapłać. Kasia, proszę o modlitwę o uzdrowienie mnie z osłabienia mięśni, które postępuje. Nie pozwala mi to normalnie żyć, pracować, założyć rodzinę. Anna, proszę o modlitwę za moją mamę Irenę, która ma tor biel na kręgosłupie, a także cierpi na chorobę afektywną, dwubiegunową. Bóg zapłać. Alka, proszę o modlitwę za mojego brata Marcina, który ma chorobę psychiczną i ciężko mu idzie układanie sobie życia. Często zmienia pracę i ma problemy w relacjach. Był w toksycznym związku, gdzie urodził mu się synek. Wszyscy cierpią z powodu chorych relacji z matką dziecka. Chłopiec rośnie, a moja rodzina ogranicza kontakty z nimi z powodu jego matki. Bartol, pomódlcie się za mnie za uzdrowienie ze złych uzależnień i choroby intymnej. Violetta, witam serdecznie. Proszę Was o modlitwę za moją mamę, która zmaga się z chorobą nowotworową jelita grubego. Chemia nie odniosła rezultatu. Proszę Was o modlitwę za nią, aby Bóg pozwolił jej na dalsze życie. Bóg zapłać. Halina, kochani, bardzo proszę o modlitwę za Artura, który jest chory na raka oskrzeli nieoperowalnego. Operacja na przerzut w głowie udała się, ale są powikłania. Krwotok z tego guza w oskrzelach. Dziękuję i pozdrawiam. Urszula, proszę o modlitwę za 2-letniego Igora, który zachorował na nowotwór złośliwy. Są już przerzuty. Dużo nowotworów dzisiaj. Okej, modlimy się. Dobry Ojcze, bo tylko Ty jesteś dobry i nie ma nikogo innego, tylko Twoja dobroć. Tylko Twoja dobroć jest na tym świecie i tylko ją chcemy odkrywać. Chcemy odkrywać prawdę, jaką jest Twój Syn, jaką jest Jezus Chrystus. I Ty, Panie, powiedziałeś, proszcie, a otrzymacie. I ja ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, bo tak, Panie, nam nakazałeś, abyśmy prosili w Twoje imię. Amen. Tak, Panie. Dlatego w Twoje imię każda prośba, Panie, ja to ogłaszam, jest otrzymaniem. Proście, a otrzymacie. Proście, a otrzymacie. Niech każda prośba wypowiedziana przez usta moje i usta Łukasza jest otrzymaniem w imieniu Jezusa Chrystusa. Ty, Panie, jesteś dobry. Ty zapłaciłeś za każde zwycięstwo swoją krwią, swoim cierpieniem. Zostałeś ubiczowany, zmaltretowany po to, abyśmy mogli żyć w wolności. I ja tu, będąc Łukaszem, nie jestem w stanie się zgodzić na życie żadnego nowotwora. Tak. U moich braci i moich sióstr. Bo mogę tak mówić, bo mamy wspólnego Ojca. Amen. Bo jesteśmy rodziną, bo naszym bratem jest Jezus Chrystus, naszym Ojcem jest Bóg. Tak, Panie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa wypowiadam słowa do nowotworu. Tak jest. Dzisiaj ogłaszam Twoją śmierć w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech każde ucho usłyszy tą dobrą nowinę.
Niech każde ucho przekaże teraz do tego ciała, w którym jest nowotwór. Amen. Niech przekaże tą wiadomość, dobrą wiadomość, że Ty, nowotworze, właśnie giniesz w imieniu Jezusa Chrystusa. Przeklinamy Cię, masz zostać wydalony z ciała. Nowotworze, ja Ciebie związuję, pozbawiam Cię władzy, pozbawiam Cię mocy w imieniu Jezusa Chrystusa i odsyłam Cię pod krzyż naszego Pana. Bo tam zostałeś pokonany, bo tam obnażyliśmy Twoją przegraną. Ogłaszam strefę wolną od nowotworu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Nie ma nowotworu. Nie ma nowotworu. Nie ma, zakazuję jakiegokolwiek powrotu, nawrotu w imieniu Jezusa Chrystusa tej choroby. Amen. I dzisiaj będzie dzień, w którym zwycięstwo Jezusa Chrystusa zamanifestuje się w Twoim życiu. Tak, Jezu. Niech to ciepło, które teraz czujesz w głowie, jest z widocznym znakiem tego, że ten nowotwór zostaje teraz wypalony w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, już dziękuję Ci za uzdrowienie z tego, że wypalasz ten guz w głowie. Dziękuję Ci, Panie, w tym momencie, że ten przerzut na żołądku, on w tym momencie się cofa, że ten guz się zmniejsza. I Ty czujesz w swoim ciele ogromne ciepło. Przepływa przez Ciebie strumień miłości Bożej. I zaczynasz płakać. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, za Ducha Świętego i dziękuję Ci za to uzdrowienie, które się dokonało 2000 lat temu, ale dziękuję Ci za manifestację tego uzdrowienia teraz, w tym momencie. W momencie słuchania tego programu, bo jesteś Bogiem ponad przestrzenią, bo jesteś Bogiem ponad czasem. Tak, Panie. Panie, zagość też w tych wszystkich połamanych relacjach, w tych wszystkich połamanych sercach. Niech wszystkie słowa gniewu, żalu, które wynikały z pychy i z dumy, niech w tym momencie przestaną działać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech zapanuje pokój i radość w każdym małżeństwie. Niech Twoja radość zamanifestuje się w życiu tych dzieci, w tych małżeństwach. Niech każde małżeństwo teraz jest naprawione w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bo Ty, Panie, powołałeś nas do tego, abyśmy my, jako ciało Chrystusa, byli Twoją małżonką. Żeby ta relacja, Panie, z Tobą była jak relacja małżeńska. Jak w Księdze Ozeasza to opisałeś. I obojętnie, co byśmy zrobili, jak bardzo byśmy Ciebie zdradzali, jak bardzo byśmy uciekali od wychwalania Ciebie, to Ty, Panie, i tak zawsze nas wykupisz na tym targu niewolników, bo Ty zawsze płacisz za nas swoją krwią. Tak, Panie. I mamy ogromną wartość, Jezu Chryste, tylko dzięki Twojej krwi. Tak, Jezu. Dlatego jesteśmy tak drodzy, bo Ty tak drogo za nas zapłaciłeś. Bo Ty zapłaciłeś za nas swoim życiem. I bez tego bylibyśmy bezużyteczni, bez tego bylibyśmy bezwartościowi. Ale tak jak na aukcjach obrazów, wartość obrazu jest uzależniona od tego, za ile się go kupi, tak, Panie, Ty nas kupiłeś za najwyższą cenę. I nikt nie jest w stanie na tej aukcji przebić tej ceny. Nikt nie jest w stanie dać więcej, bo Ty zapłaciłeś najwięcej, Panie. Dlatego dzisiaj jako Twoi synowie my wypowiadamy słowa proroctw, wypowiadamy słowa, które mają się zamanifestować. Wypowiadamy słowy próśb, Amen, które są otrzymaniem w imieniu Jezusa Amen Chrystusa. Tak, Panie. Ja właśnie, i my właśnie, Panie, z tą świadomością, o której mówił Rafał, że jesteśmy tak drogocenni, tak wyjątkowi w Twoich oczach. I te kłamstwo, które słyszymy w Twoich głowach, które jest wprost odwrotne do tego, co mówi Słowo. Ja teraz, Panie, depczę te kłamstwo. Depczę te kłamstwo i ogłaszam, że te kłamstwo okradania Bożych dzieci z ich godności, z ich szaty, ląduje teraz pod naszymi stopami, Panie, i my je depczemy, Panie, mocą Twojego imienia, bo Ty masz dla nas wspaniały plan. Ty wykupiłeś nas swoim życiem, zapłaciłeś, tak jak Rafał mówił, najdroższą cenę. I dlatego, powołując się na to, co Ty zrobiłeś na krzyżu dla mnie, dla nas, znając nas, ja teraz, Panie, w Twoim imieniu zwracam się do depresji dwubiegunowej. W Twoim imieniu ogłaszam, że nie ma żadnych skoków euforii i stanów depresyjnych. Tak jak Twoja miłość jest jednostajna i prosta, Panie.
jest niezmienna. Tak, Panie, ogłaszam, że psychika i sfera psychiczna ludzi, którzy mają problem z tą depresją, zostaje wyrównana, wyciszona, Panie. Bo Ty tego chcesz, bo Ty jesteś Bogiem pokoju, Bogiem miłości, a nie Bogiem nieładu i Bogiem roztrzepania, Panie. Ty jesteś tym, który jest spokojny i Ty dajesz ten pokój nam, Panie. Ja też w Twoim imieniu zwracam się do wszelakich napadów agresji, napadów nerwów, nieopanowania, wybuchów złości, gniewu, związanych z alkoholizmem, związanych z uzależnieniami od narkotyków. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję Wam duchy, które za tym stoją, odejść od dzieci, których nękacie. I to, że jesteśmy drogocenni, Panie, to stawia nas w tej pozycji, że możemy prosić z wiarą w otrzymanie, Panie. Dlatego ja teraz staję w tej modlitwie i proszę Cię o te modlitwy, które wypowiedziałem. I wierzę, że Ty już, Panie, dotykasz tych rzeczy. Wierzę, Boże, że Twoja dobroć i miłość jest nieskończona dla nas. Bo o tym mówi Twoje słowo. Bo Ty tak ukochałeś świat. Ukochałeś świat. Czyli nas przed nawróceniem, świat, gdy byliśmy w świecie, gdy żyliśmy tym pędem, tymi wszystkimi rzeczami, które są nam wrzucane do głowy przez diabła. Gdy byliśmy na świecie, Ty ukochałeś świat i dałeś swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a miał życie wieczne. I Ty, bracie, siostro, nie zginiemy. Możemy mieć pewność życia świętego, życia wiecznego w Bogu, bo o tym mówi Słowo. I Panie, proszę Cię, żebyś potwierdzał tą modlitwę w mocy, żebyś potwierdzał te znaki i cuda, które są zapisane w Słowie. Panie, Ty, gdy odchodziłeś do Ojca, powiedziałeś, że mówię te słowa na świecie, aby wypełniła nas Twoja radość. Niech Twoja radość nas wypełnia w każdej sytuacji. Zobaczyłem młodego mężczyznę, który jesteś blondynem, jesteś bardzo charakterystyczny. Wysoki blondyn. I podczas ostatniej modlitwy byłeś na spotkaniu modlitewnym i zadałeś Bogu takie pytanie: czy Ty, Boże, na pewno jesteś w tym chlebie? Czy Ty na pewno jesteś w tym chlebie? I wierzę, że te słowa Bóg kieruje do Ciebie, że tak jak patrzysz się na człowieka i widzisz w nim człowieka, i tak samo jak się patrzysz na chleb i widzisz w nim chleb, to spojrzyj tak, jak patrzysz naprawdę na człowieka, bo patrzysz na człowieka tak jak już jest nowym dzieckiem. Patrzysz go na człowieka jak na dziecko Boże i widzisz w każdym człowieku Jezusa. Więc dlaczego nie widzisz mojego ciała w chlebie? Wiesz, że też zobaczyłem dziesiątkę, rzymską dziesiątkę, i wiesz, że ta dziesiątka dotyczy właśnie dziesięciny, że płacisz dziesięcinę, ale odczuwasz ogromny strach i traktujesz kochanego Ojca w niebie jak Ojca Chrzestnego, jakby był mafiozem, któremu musisz płacić haracz za ochronę, że jak nie zapłacisz tej kwoty, to spadnie na ciebie nieszczęście, spadnie na ciebie choroba i że Bóg ci nie będzie błogosławił. Wiesz, że Bóg mówi do ciebie takie słowa: nie musisz płacić mi dziesięciny. Dziesięcina nie jest obowiązkiem. Radosnego dawca. Masz być radosnym dawcą. I tu już się przewinęło to w jednym ze świadectw i wierzę, że to koresponduje, jak ten, że masz zasiewać. I wierzę, że Bóg mówi ci, że daje ci ziarna, ale nie tylko do tego, żebyś je przejadała, ale też, żebyś je zasiewała. Zasiewała w miejsca wzrostu. Zobaczyłem też obraz dwóch jabłek. Jedno całe jabłko, drugie w drugą połówkę jabłka. I to całe jabłko jest zgniłe, a ta połówka jabłka jest niedojrzała. Wierzę, że ogląda nas wielu mężczyzn wokół 40 lat. I to symbolizuje te jabłko, które jest zgniłe. I ty często sobie powtarzasz, że przegapiłem pewny moment, przegapiłem pełną okazję. Za długo zwlekałem, za długo coś odciągałem na później i to jabłko zgniło. Ale też jest wiele osób, które za szybko zaczęły konsumować to, co nazywali szczęściem wcześniej w życiu. I jest tylko połowa jabłka i one niedojrzało i nie macie, brakuje wam jak gdyby połowę do szczęścia. Połowę drugiej osoby, jest jakaś zniszczona relacja, ja zobaczyłem jakby połowę długów. Że masz jakąś nieruchomość, albo masz jakiś majątek, ale on jest w połowie sfinansowany
z długu, który był zaciągnięty w sposób niedojrzały. Ale wiesz, że mam skierować do was te słowa. I w jednym, i w drugim jabłku są nasiona. I te nasiona są zasiewem. I nieważne, że przegapiłeś odpowiednio, nieważne, że popełniłeś błąd i coś za wcześnie robiłeś, masz jeszcze w rękach zasiew. I wiesz, że też mam to powiedzieć, że ten zasiew dotyczy błogosławieństwa Twojego, żeby błogosławić też innym osobom. Dotyczy tego, że chwała Ojca polega na tym, że jest coraz więcej uczniów. A nie może być uczniem ten, który jest uzależniony od posiadania. A ten, którego się wszystkiego się wyzbędzie, tak jak tu w świadectwie Pan wynagrodzi stukrotnie. Jest też osoba, która że ogromny ból po prawej części kręgosłupa w odcinku lędźwiowym jest to związane z nowotworami, z przerzutami. Bóg to w tym momencie wypala. Dosłownie czujesz ogień, tak jakby wrzątek został wylany od środka. To jest takie podobne uczucie, jakbyś miała zgagę w gardle. To jest tego typu ból, ale w kręgosłupie. I on się rozchodzi i wchodzi w taki przyjemny, błogi stan. Bóg teraz uzdrawia cię z tych przerzutów. Wierzę również, że Bóg przychodzi teraz do osób, które cierpią na epilepsję. Potwierdzam. I również związane z epilepsją, z ludźmi, którzy mają światłowstręt. Ty oglądasz teraz ten filmik na telefonie, na maksymalnie zniżonej jasności ekranu, ponieważ mrużysz oczy i sprawia ci ból oglądanie jasnego ekranu. Wierzę, że Bóg teraz przychodzi i chce zabrać to od ciebie, chce dać ci nowe, wspaniałe, piękne oczy koloru niebieskiego. Wierzę również, zobaczyłem obraz ringu i wierzę, że to jest słowo dla ludzi, którzy twierdzą, że Bóg pozwala na jakieś pokusy względem mnie. Tyle razy chodzę na spowiedź, tyle razy się spowiadam i moja spowiedź jest katalogiem tych samych grzechów. Za każdym razem. Chcę ci powiedzieć, że Bóg po pierwsze Bóg nie kusi, a po drugie jeżeli jest pokusa, to nie jest większa niż ta, którą jesteś w stanie przezwyciężyć z Bogiem. Wierzę również, że jest bardzo dużo ludzi, tak jak rzodkiewka, czerwona z zewnątrz, biała w środku. I wierzę, że to jest duch religijności, pobożności na pokaz, duch faryzejski. Wierzę, że Bóg chce cię teraz od tego uwolnić. Chce, żebyś zrzucił tą czerwoną tak skrupę, tak szatę i żebyś był biały, śnieżno-biały dla Niego i żebyś miał relację tak mocne, jasne, jak taka silna lampa, która daje piękne, białe, jasne światło. I wierzę również, że ogląda nas mężczyzna, który został poruszony tym świadectwem od nalewajek, użytkownika nalewajek, a propos uzdrowienia z pornografii i masturbacji. Masz z tym ogromny problem i dotknęło cię to, że jest ktoś, kto miał z tym ten sam problem i Bóg go dotknął. Wierzę, że ta decyzja, którą podjąłeś przed chwilą w sercu, aby dać Bogu szansę, jest najlepszą decyzją, którą mogłeś podjąć teraz w swoim całym życiu. I wierzę, że nadchodzi dla ciebie wolność. Wierzę, że te kajdany, tego upodlenia, tej niewoli opadają i jesteś wolny teraz, już teraz. Zobaczyłem jeszcze, że ten szpakowaty pan, ty byłeś na dwóch albo trzech, tak zobaczyłem, dwa lub trzy egzorcyzmy, nie w kościele katolickim, i modlono się nad tobą, żeby wyrzucić ducha nędzy. I często powtarzasz na modlitwie do Boga: Boże, pobłogosław, to wtedy będę błogosławił innym. Bóg uwalnia cię w tym momencie od twojej nędzy. Bóg uwalnia błogosławieństwo nad tobą, ale zachęca cię też do tego, abyś wszedł w to błogosławieństwo. Żebyś nie warunkował tego, że najpierw otrzymasz, a potem dasz. I Bóg chce zwrócić twoje oczy z tych sytuacji związanych z długami, z tych sytuacji związanych z taką dużą chęcią tego błogosławieństwa na Niego. Nie patrz się na błogosławieństwo, nie patrz się na bogactwo, ale patrz się na Boga. Potwierdzam.
Ale Bóg cię od tego uwalnia, uwalnia twój sposób myślenia, wyciąga cię z takiej iluzji, z tej pułapki myślenia o Bożym błogosławieństwie. I to się dokonuje teraz. Też zobaczyłem, i tu potwierdzam to, co Łukasz powiedział, w osoby z epilepsją. I chłopczyka zobaczyłem, i dziewczynkę. Mhm. I zobaczyłem nawet tak, że wy rodzice będziecie oglądać ten program, a wasze dziecko będzie miało w tym momencie ostatni Amen. Atak. Amen. I to jest dziewczynka. I wasze dziecko będzie miało ostatni, delikatny atak. Pani. I to będzie świadectwo tego, że ta epilepsja odeszła. I to nie będzie atak, to będzie po prostu odejście tej epilepsji. To nie będzie atak epilepsji, ale po prostu jej odejście. A propos, jeszcze też potwierdzam to, co Rafał mówił, tego dawania. Wierzę, że ogląda nas osoba, która bardzo dużą uwagę stawia do pieniędzy, i ty twierdzisz, że jak będziesz miał dużo, wtedy będziesz dużo dawał. Właśnie zrób to na odwrót. Jak masz mało, zacznij dawać, a będziesz miał dużo i będziesz mógł więcej dawać. Chodzi o ten krok wiary, że jak ktoś jest wierny w małych rzeczach, to i w dużych będzie. Jeżeli będziesz wierny w sytuacjach wartych 20 zł, to będziesz wierny w sytuacjach wartych 200 tysięcy zł. I też tak, wiesz, że na koniec też, że do tych osób, które gdzieś tu się przewinęły, te rzeczy z finansami, że ciężko wam zebrać jakiekolwiek plony, bo nigdy nie sialiście. Po prostu nigdy nie sialiście i nie macie co zbierać, bo nigdy nie sialiście, tylko przejedliście wszystko. Oczekujecie cudu, ale Bóg też was zachęca do tego, żebyście przyjrzeli się rolnikom, w jaki sposób z jednego ziarna uzyskuje się chociażby jeden plon. Panie, dziękujemy ci. Tak, Panie, dziękujemy ci za te widzialne znaki. Panie, za to, że tutaj twojego uzdrowienia byliśmy, że mogliśmy, Panie, być tutaj z tym. Dziękujemy ci za każde uzdrowienie, które dokonało się w tym programie, ale dziękujemy ci też, że mogliśmy mówić słowa na tym świecie. Za to, że ty nas używasz do tego, abyśmy mogli. Że te słowa, które wypowiadamy podczas modlitwy, nie są pustymi słowami, ale są słowami, które zmieniają tą rzeczywistość i wprowadzają Twoje panowanie. To jest Twoje słowo, tu nie ma nic od nas. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa o uczniów, za każdą osobę. Błogosławię, Panie, i pieczętuję. I o to, żeby owocowali, które teraz się dokonuje, za radością, cierpliwością, wytrwałością. Błogosławię każdemu. Każdemu błogosławię, Panie. Amen. 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 Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nasyłajcie świadectwa. Bardzo tego my potrzebujemy, ale przede wszystkim wszyscy, którzy nas oglądają, i ci przyszli uczniowie, potrzebują tych świadectw. Modlimy się też za was, abyście trafiali do dobrych wspólnot, żeby wasza wiara nie gasła, ale żebyście mieli ten wzrost właśnie w ciele Chrystusa. Komentujcie. Dawajcie też znak braciom i siostrom, że się za nich modlicie. Amen. Dokładnie tak. Błogosławionego dnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Cześć. Cześć.